Podczas prezentacji mówiłeś o marketingu, o zmianach, o historiach. Jaką rolę w marketingu pełnią historie? Coraz ważniejszą, dlatego że produktów jest w tej chwili coraz więcej, informacji, które nas zalewają, jest coraz więcej, więc my coraz częściej nie podejmujemy decyzji na podstawie tego, co kupujemy, bo tych produktów, które spełniają nasze potrzeby, jest 5, 10, 15, nawet na jednej półce sklepowej, tylko podejmujemy decyzję właśnie na podstawie tego, jaką historię słyszeliśmy o tym produkcie, czy ona się nam podoba, czy nie, emocjonalnie. Wskazywałeś, że jedna historia ma tak jakby różne oblicza, czyli wynikało z tego, że historie wręcz się nie zmieniają, a zmienia się marketing. Nie, to nie do końca jest tak. Szkielet historii się nie zmienia, czyli ten monomit jakby jest jeden, natomiast historii, które można opowiedzieć na podstawie tego szkieletu jest mnóstwo, jest praktycznie nieskończona ilość. Natomiast marketing zmienia się dlatego, że po pierwsze konsument się zmienia, czyli on żyje inaczej niż żył 10, 20, 50, 100 lat temu i my jako marketerzy po prostu staramy się dopasować do jego trybu życia, no bo my mu wciskamy rzeczy, których on nie chce. Więc nie można oczekiwać, że on do nas przyjdzie, to my musimy przyjść do niego. Jeśli on się zmienia, to my się musimy zmienić także. To jest tak, że marketing jest jeden, bądź konsument jest jeden. Wiesz co, ja uważam, że marketing, to nie jest tak, że marketing jest jeden, idea jest jedna, natomiast sposoby realizacji tej idei są różne. To, co powiedziałeś, masz rację, konsument jest jeden. My się w głowach nie zmieniliśmy, to znaczy, że my nie ewoluujemy tak szybko, jak ewoluuje technologia naokoło nas i my tak naprawdę usiłujemy w głowach nadążyć za tym wszystkim, co się dzieje i stąd te zmiany w konsumencie. Natomiast marketing jako idea jest taka właśnie, żeby zobaczyć, jakie ten konsument ma potrzeby i spróbować je w jakiś sposób zaspokoić. I teraz jeśli konsument się zmienia, to marketing też musi się zmieniać, żeby za tym konsumentem nadążyć. Jak będzie wyglądał marketing w ciągu najbliższych lat? Nie mam zielonego pojęcia. Już całe wróżenie, jakby jak będzie coś wyglądało w ciągu najbliższych lat. Powiem ci, o czym... Widziałeś, jak się zmienia, prawda? Obserwowałeś to, analizowałeś. Powiem ci, o czym mówiłem. Mamy nowe media, natomiast nie mamy jeszcze formatów komunikacji. Nie potrafimy za pomocą tych nowych mediów opowiadać. Radio, kiedy powstało, no to kilkadziesiąt lat zajęło nam wypracowanie takiego formatu opowiadania w radio, żebyśmy wzbudzali w ludziach emocje. To samo było z telewizją. Ludzie na początku, kiedy pojawiła się telewizja, próbowali przenosić formaty radiowe jeden do jednego, ale to było słabe, bo to się okazywało, że to są wywiady gadające głowy, że to są jakieś opery mydlane. To nie były te emocje. Więc telewizja wypracowała swój własny zestaw formatów na opowiadanie tej historii, takich, które nas angażują. Takich jak, nie wiem, Taniec z gwiazdami, Władca Pierścieni i tak dalej. To są te rzeczy, które można wycisnąć z telewizji. A w tej chwili mamy zupełnie nowe media, czyli mamy telefony komórkowe, które są świadome tego, gdzie jesteśmy, towarzyszą nam wszędzie i zmuszanie ludzi, żeby na tych telefonach komórkowych oglądali wideo, tak, to jest naprawdę dalekie od szczytu możliwości, jeśli chodzi o budowanie zaangażowania, tego, co możemy wycisnąć z tego medium. Więc marketing w najbliższych latach, odpowiadając na twoje pytanie, będzie się zmieniał w taki sposób, że my będziemy próbować dojść do tych formatów, które są angażujące i które konsument uzna za potrzebne na tych narzędziach, urządzeniach, mediach, które ma w tej chwili do dyspozycji. Przyjmując założenie, że public relations jest częścią marketingu, czy może służyć jako narzędzie do opowiadania historii? PR-owcy by cię zjedli za to, że public relations jest częścią marketingu, ale abstrahując od tego... Założenie. Tak, przyjmując założenie, abstrahując od tego wielkiego konfliktu, oczywiście. Tak, PR jest zdecydowanie narzędziem do opowiadania historii, ale tak samo jak narzędziem do opowiadania historii jest internet, tak samo jak narzędziem do opowiadania historii jest reklama telewizyjna, więc tak naprawdę ta historia, ona zaczyna się dużo głębiej, niż my zaczynamy się rozdzielać na poszczególne media, czy jesteśmy PR-em, czy jesteśmy marketingiem, czy jesteśmy produktem, bo sam produkt też opowiada historię. Jeśli weźmiesz, nie wiem, jakiegoś Samsunga, czy iPada, czy cokolwiek innego do ręki, ten produkt też opowiada historię. Najgorsze ze wszystkiego jest to, kiedy firma, nie wiem, projektując produkt, nie do końca jeszcze wie, jaką historię chce opowiedzieć. Wtedy te produkty są niedopracowane i okazuje się właśnie, że na końcu, kiedy już mamy do czynienia z marketingiem i tak dalej, przychodzą ludzie do działu marketingu i mówią, słuchajcie, 2 lata pracowaliśmy nad takim produktem, wyszło nam coś takiego, weźcie teraz, wymyślcie do tego jakąś historię. To nie działa dobrze. Czy historie mogą być kluczem do sukcesu młodych startupów, ich działań marketingowych? Ja myślę, że tak. Znaczy, bardzo mocne
może inaczej. Historie są bardzo mocnym elementem, który składa się na ten sukces. Dlatego, że pomysł jakikolwiek, który teraz mamy w internecie, on nie jest unikalny. To znaczy, że jeśli ja zacznę dzisiaj robić, nie wiem, taki portal jak Filmaster czy jakąkolwiek usługę, to ja, mając zdolny zespół programistów, jestem w stanie skopiować ich pomysł w ciągu miesiąca, dwóch i tak dalej, i tak dalej. Natomiast historia, którą opowiadamy, jest właśnie naszym punktem wyróżnienia. Konsument, patrząc na to z zewnątrz, on widzi 10 serwisów internetowych, które robią dokładnie to samo. W jaki sposób on podejmuje decyzję? Kierując się emocjami i tym, co wie, czy właśnie historią, a nie ma czasu zagłębiać się w każdy z tych startupów i powiedzieć, ok, ten działa lepiej w tym aspekcie, ten działa lepiej w tym aspekcie. Bardzo powierzchownie zaczęliśmy traktować marki i stąd właśnie bardzo mocna rola historii. Wydałeś niedawno książkę Zakamarki Marki. Czy ta książka stanowi również historię z marketingowego punktu widzenia? Wiesz co, ona jest tak naprawdę zestawem historii. Ona jest w taki sposób pisana, że składa się z krótkich rozdziałów. Można sobie ją wziąć do ręki w każdej chwili, otworzyć w dowolnym miejscu. Tam jest maksymalnie 5 stron na jeden temat do przeczytania. Natomiast te tematy są pogrupowane, więc jeśli potrzebujesz wybudować właśnie markę, czy zbudować swoją firmę od strony marketingowej mocniejszą w określonym temacie, czyli na przykład, nie wiem, identyfikacja wizualna, czyli właśnie komunikacja marketingowa, opowiadanie historii, możesz przejrzeć rozdział po rozdziale, a następnie po prostu wziąć konkretną rzecz i to zrobić. Następnie przejść do następnej i to zrobić. Ta książka jest bardzo mocno praktyczna pod tym względem. Czyli nie jest skierowana do laika, który chciałby się dowiedzieć czegoś o markach? Czy... Wiesz co, to jest książka... Nie, ona jest skierowana do praktyków. To nie jest teoretyczna książka, natomiast to nie jest książka dla ludzi od marketingu. Czyli nie podręcznik, który ci wyjaśnia jakieś tam zasady, teorie, takie rzeczy, których się uczy na uczelniach, tylko masz firmę i znasz się na tym, co robisz w firmie. Czyli jeśli jesteś piekarzem, to umiesz piec chleb, marketing cię nie obchodzi. Masz w potrzebę wybudowania właśnie tego marketingu, wtedy możesz wziąć książkę i powiedzieć, ok, to muszę zrobić, to muszę zrobić, to muszę zrobić po kolei. Czyli kto powinien kupić tę książkę? Ludzie, którzy mają swoje firmy i nie zajmują się marketingiem, a chcieliby wybudować silniejszą markę, to jest raz. A z drugiej strony ludzie, którzy w tych firmach zajmują się marketingiem, a potrzebują takiej struktury, czyli takiego właściwie planu, że jeśli chcesz zrobić silniejszą markę w tym obszarze, zrób to, 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 to. Czyli możesz sobie wziąć po prostu 5 rozdziałów stamtąd, zaplanować, będę to robił w ciągu najbliższych 2 miesięcy i to działa. Więc jakby to jest dla nich książka.